Zapraszamy na Politbiuro. Witamy bardzo serdecznie w podcaście Politbiuro. Dzisiaj ze mną jest Adren Banasiak. Witam. Oraz Kuba Wigrucz. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach w polityce. Finansowanie kampanii wyborczych to jeden z ważniejszych tematów, które często nie przybija się do większej świadomości wyborców, ale jest on na tyle ważny, że chcieliśmy go dzisiaj poruszyć. Zaczniemy od tego... Jak finansowane są kampanie wyborcze? Źródłem finansowania takim podstawowym, myślę, na partii politycznych są pieniądze budżetowe, które uzyskują poprzez poprzednią kampanię wyborczą, taka samonakręcająca się karuzela, można powiedzieć. Te pieniądze są później wpłacane na fundusz wyborczy, a następnie realizowana z nich jest cała kampania wyborcza. Drugim aspektem finansowania są oczywiście składki członkowskie, które często są dosyć niskie, bardzo często jest problem ze ściąganiem tych składek z poszczególnych osób członkowskich. Oraz trzecim źródłem finansowania kampanii są wpłaty, czy to wpłaty zwolenników danej, danego ugrupowania, czy też wpłaty samych kandydatów. Najwięcej kontrowersji chyba wzbudza finansowanie partii z budżetu państwa. Co sądzisz, Adrian, na ten temat? Czy jest to ważne, czy jest to potrzebne, i czy może należy zmienić ten system? Sama sprawa, jak, jak słusznie zauważyłeś, budzi wielkie kontrowersje i tak naprawdę budziła od kiedy mamy ten sposób finansowania partii politycznych z budżetu i o ile pewne problemy z tym systemem występują, o czym też zaraz opowiem, to jednak wydaje mi się, że jest bardzo ważne, żeby powiedzieć na początek to, że taki ani inny sposób, takie ani inne źródło pozyskiwania pieniędzy przez partie polityczne jest bardzo ważny dla budowania stabilnej demokracji która powiedzmy jest, a także dla samej, dla samej realizacji zasady równości wyborów. Z takiego prostego względu, że bez właśnie takiego stałego źródła finansowania wiele partii politycznych miałoby wielki problem z przeprowadzaniem kampanii wyborczych i z finansowaniem swojej nawet bieżącej działalności. I w takim systemie, gdyby zniesiono, gdyby zlikwidowano ten sposób finansowania, to wtedy zawsze jeszcze większą, jeszcze, jeszcze bardziej uprzywilejowana byłaby partia bądź koalicja rządząca, ponieważ mogłaby ona pozyskiwać poprzez różne posady, czy to w spółkach skarbu państwa, czy to jakieś ministerialne, właśnie pieniądze, które potem byłyby wpompowywane poprzez wpłaty, poprzez składki do budżetu tejże partii. Partie małe, właśnie co moim zdaniem jest też bardzo ważne, bo zazwyczaj właśnie tą niechęć do finansowania partii politycznych z budżetu wyrażają czy to kandydaci, czy to politycy, czy to też na przykład wyborcy, tacy powiedzmy nastawieni antysystemowo, antyestablishmentowo, też Paweł Kukis swojego czasu bardzo mocno podnosił te kwestie. Niemniej trzeba zwrócić uwagę, że bez takiego stałego źródła finansowania to właśnie takie ruchy, czy to takie ugrupowania, jak na przykład, no, z 15, akurat nie, bo on, tego buen, bo on popełnił ten błąd, że nie wystartował jako partia polityczna i przez to później nie miał pieniędzy na działalność, na rozwijanie, na podtrzymywanie tego swojego ugrupowania, co jest jedną z głównych przyczyn jego upadku. Ale takie partie, jak na przykład dzisiaj Konfederacja, nie byłyby w stanie się po prostu zwyczajnie utrzymać i mieć pieniędzy na swoją działalność. I to jest podstawowy problem. O którym właśnie rozmawiamy, bo były różne przypadki w historii Polski, gdzie e, na przykład pieniądze z, w Komitecie Sojuszu Lewicy Demokratycznej znalazły, znalazły się z Rosji e, i, i ten aspekt, gdzie oligarchizacja polityki mogłaby nastąpić, ważne, żeby właśnie został wyeliminowany. Mamy dwa progi, gdzie dany komitet uzyskuje e, finansowanie. Jest to 3% dla komitetu wyborczego oraz 6% dla koalicyjnego komitetu wyborczego, którym na przykład teraz startuje trzecia droga, czyli PSL i Polska 2050. Mamy też parę progów już samych subwencyjnych, bo też, co ciekawe, każdy głos nie jest tyle samo warty. Poniżej 5% dany głos jest warty na przykład 5 zł i 77 groszy. Dlatego też komitety, które... Na przykład partia Razem, która nie uzyskała, nie weszła do, do Sejmu w 2015 roku, miała 4%, uzyskała proporcjonalnie bardzo dużo subwencji do ugrupowania, które przekroczyły te 5%, bo już jak przekroczymy próg 5%, to już ta wartość spada do 4,61 zł. A już jeżeli przekroczymy 30%, ta wartość spada do 87 kroszy. Co nie zmienia faktu, że to, to jest próba pewnego wyeliminowania różnic pomiędzy komitetami, ale Sy system ten premiuje właśnie te mniejsze ugrupowania, które po prostu też zazwyczaj tak bywa, że mają mniejszą, mają mniejszą historię posiadania reprezentacji parlamentarnej. No też tutaj takim wyjątkiem mógł być w sumie Polskie Stronnictwo Ludowe, ale generalnie to stanowi jakiś taki element balansujący dla tych największych partii, które też mogą na przykład ze składek członkowskich czy też od swoich zwolenników uzyskiwać największe wpłaty po to, żeby w miarę te szanse wyrównać, żeby po prostu to wydatkowanie, czy to na bieżącą działalność, czy na kampanię wyborczą, no było jakieś takie sprawiedliwe w miarę żeby nie było zbyt łatwo, mamy jeszcze limity wyborcze, które ustanowiła Platforma Obywatelska razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, czyli wydatków na kampanię wyborczą i ona zależy od ilości kandydatów zgłoszonych przez dany komitet. I tak dla zobrazowania, ile to wychodzi na dany komitet, mamy przykład Prawa i Sprawiedliwości, gdzie to jest 38 781 i 152 zł. Dla przykładu, drugim największym komitetem pod względem możliwości finansowych jest Konfederacja z 36 milionami, ale na przykład, jeżeli mowa o komitetach, które zgłosiły mniej kandydatów, na przykład do Senatu, bo uczestniczą w tym w wielkim Pakcie, no to taka platforma obywatelska, czyli Koalicja Obywatelska, szeroki Tusk, ma 35 429 119 zł i 66 groszy. Te limity są ważnym aspektem, bo co one miały w ogóle pokazać, co one miały stworzyć jaką sytuację w Polsce? No, Podstawowym problemem było to, że są właśnie komitety, które mogą pozyskiwać więcej funduszy, mają też więcej zaskurniaków, i to mogło powodować to, że Dane większe ugrupowania wkładają niepopotanalną dużą ilość środków finansowych w prowadzenie kampanii wyborczych. Ale limit jest, wydaje się, bardzo szeroki 36 milionów złotych. Ale prowadzi do pewnych patologii, gdzie dany kandydat, bo to są limity na kandydatów, często już samym, na samej liście jest tak, że jedynka dostaje największą pulę, i to są ustalenia partyjne, a te, ci mniejsi kandydaci, którzy często są na przedostatnich miejscach, na jakichś środkowych, uzyskują powiedzmy tysiąc, dwa tysiące złotych. Jeżeli zobaczymy sobie, ile kosztują materiały wyborcze, okazuje się, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zrealizować takiej potężnej, poważnej kampanii. I często to prowadzi do patologii, gdzie wykorzystywane są na przykład pieniądze biura poselskiego do prowadzenia Normalnej kampanii wyborczej. Czy uważa, że te limity są potrzebne? A jak są, to może trzeba jakoś je zmodyfikować? Limity bez wątpienia są potrzebne w jakiejś formie, bo gdyby ich nie było, to na przykład mogłoby by, by dojść do sytuacji, już nawet gdyby nie było, powiedzmy, fi, finansowania z zagranicy, to nawet przecież to finansowanie mogłoby być pośrednie, czyli że po prostu. Jakiś podmiot zagraniczny, by wpłacał, by przelewał te pieniądze odpowiednim osobom w Polsce i one by po prostu. No, wydaje mi się, że o ile limity powinny funkcjonować, żeby różne po prostu patologie związane z finansowaniem, na przykład zagranicznym, E, zmniejszyć e, finansowaniem takim pośrednim, no to jednak e, biorąc pod uwagę jak wygląda taka zwykła szara rzeczywistość prowadzenia kampanii wyborczej, też te przykłady, o których mówiłeś, typu e, ze względu na te limity, e, z którymi po prostu się styka któryś tam kolejny kandydat na liście partyjnej. Że on do tego musi wykorzystywać na przykład pieniądze bura, biura poselskiego, no to powinno być to w jakiś sposób lepiej uregulowane. Czy to może na przykład co do maksymalnej kwoty na jakiegoś tam poszczególnego kandydata, czy to na przykład wyższych limitów jako takich, żeby jednak powiedzmy urealnić to do kosztów prowadzenia nowoczesnej, profesjonalnej kampanii wyborczej w Polsce. Dobrze, że wspomniałeś o nowoczesnej polityce. Bo chciałbym e, pokazać, jak łatwo stracić finansowanie, komitet nowoczesny w 2015 roku stracił finansowanie. Nie wiem, czy wiesz, dlaczego stracił to finansowanie. Ponieważ e, mąż, pani Gasiuk Pichowicz, e, przelał pieniądze na złe konta. Dokładnie chodziło o to, że nowoczesna miała dwa konta bankowe, dwa konta w PKOBP, nie robiąc reklamy, Polskiemu bankowi. Jedno konto było kontem do, przeznaczonym właśnie na subwencje, a drugie konto było oprocentowane. Według przepisów prawa polskiego nie można wpłacać pieniędzy na oprocentowane konto, bo te pieniądze po prostu nie mogą pracować. I ten, przez ten jeden malutki błąd. Bo oczywiście nauczyciela się e, od tego e, no, próbowała jakoś negocjować, e, pokazać, że tam zostały te środki zwrócone i tak dalej, i tak dalej. Trzeba się tłumaczyć. Oczywiście to nic nie dało, bo przepisy pod tym względem są bardzo restrykcyjne i straciło to finansowanie. Gorzej, partia popada w takie długi, że spłaca je do dziś, a w umowie koalicyjnej Nowoczesnej z Platformą jest zapis, że Nowoczesna nie otrzymuje ani grosza z tej subwencji, dlatego że jeżeli ta subwencja by dostała Nowoczesna, to te wszystkie te środki zostałyby zajęte przez komornika. Także to możemy zobaczyć, jak pieniądze są ważne w polityce, i jak czasami są wręcz e, determinujące, bo też można patrzeć to w tym kontekście, że nowoczesna przez te swoje długi w pewnym sensie musiała wejść w koalicję na przykład z platformą obywatelską. Tak, ale też e, mimo wszystko jest to, co by nie powiedzieć, dosyć takie, e, dosyć takie zabawne, pod kątem takim ironicznym, że akurat partia z taką wysoką powiedzmy, bankowców, koncentracją bankowców, ekonomistów, przedsiębiorców, że, ta, że to taka, a nie inna partia popełniła tak karygodny błąd. Patrząc na to, że Kamila Gasiuk-Pichowicz jest teraz z Platformie Obywatelskiej, to może to był jakiś tajny plan? No może, ale z drugiej strony patrząc, biorąc pod uwagę, że ta partia właśnie Bankierów i ekonomistów, to jest jednocześnie partią Ryszarda Petru. To była wtedy jeszcze. No to już, że, że tak powiem, robi. W sensie ma to pewien sens, że to się akurat im zdarzyło taka wpadka, a nikomu innemu. Tak, Ryszard, Petru, bardzo serdecznie pozdrawiamy teraz kandydat z ostatniego miejsca w Warszawie z Komitetu Trzeciej Drogi, czyli PSL-u i Polski 2050. Ale bo według ciebie te limity powinny jednak Pozostać, ale czy te limity powinny być tak skonstruowane, jak są obecnie? Bo mamy przykład z tej kampanii wyborczej, jak można te limity obchodzić w 100% legalnie. To znaczy poprzez spółki skarbu państwa zaangażowane w bieżącą politykę i prezesi spółek skarbu państwa, e, którzy wpłacają pieniądze, na partię Prawo i Sprawiedliwość, a drugi aspekt to jest referendum, gdzie w referendum nie ma w ogóle żadnych limitów wydatków. Są już materiały koalicji obywatelskiej, gdzie to poszczególni kandydaci do Sejmu reklamują się ze swoim nazwiskiem, często nawet ze zdjęciem. Jest tam napisane, że to jest komitet są finansowanie z komitetu referendalnego, a nie wyborczego. Gdzie jest nie dla referendum, tak dla Polski. I w pewnym sensie to jest właśnie omijanie tych limitów. Czy te limity powinny być bardziej według Ciebie szczegółowo napisane? Tak, więc jakby, jeśli chodzi o same limity, no to z jednej strony moim zdaniem powinny być wyższe, ale też powinny być bardziej właśnie skodyfikowane. Też o tym mówiłem, żeby też nie można było. Na przykład to, o czym wspominałeś, żeby przerzucić większość finansowania na tylko jednego kandydata. A pozostali, żeby musieli w jakiś sposób łamać albo odchodzić prawo, żeby w ogóle móc prowadzić kampanię wyborczą jako Ale taką. patrz z drugiej strony, jak to wygląda, abyś był partią polityczną. To wiadomo, że kandydat bardziej rozpoznawalny jak Donald Tusk, na przykład w Warszawie, powinien mieć większy limit wydatków, dlatego że jest liderem partii i on jest tą lokomotywą. Często właśnie jedynki są nazywane lokomotywami wyborczymi, jak mieliśmy prezentację jedynek Prawa i Sprawiedliwości to są właśnie te machiny, które powinny mieć właśnie według nich największy y, limit wydatków, dlatego że oni będą tak naprawdę prowadzić głównie te kampanie, a wszystkie osoby, które są niżej, no jednak po coś są ustawieni w tej kolejności, nie? od, od jedynki do na przykład y, 20-28, zależy w jakim okręgu wyborczym, no bo liczba kandydatów w danym okręgu to jest y, dwukrotność tego, ile mandatów można uzyskać w danym okręgu wyborczym. Tak, ja się zgadzam, że bez wątpienia te osoby bardzo wysoko na liście post, postawieni powinni móc więcej od pozostałych kandydatów wydać w trakcie kampanii. Niemniej, jeśli mówimy, że i jeśli jest takie założenie, że w ogóle finansowanie z, 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 bu, z budżetu jest jako takie, a to dlatego, żeby zapewnić większe możliwości, jednak, za, jednak zapewnić pewną równość i w pewien sposób pomóc tym komitetom i tym partiom, które nie mogą na przykład właśnie, których nie mogą wesprzeć na przykład prezesi spółek Skarbu Państwa po to, żeby oni mieli jakieś szanse, żeby po prostu, żeby nie doprowadzić do skrajnego zabetonowania Sceny partyjnej w Polsce, żeby była pewna możliwość, pewna opcja dla wyborców, to tak samo kandydaci na poszczególnej liście też powinni mieć możliwość rywalizowania ze sobą o głosy wyborców, o pokazanie się w przedbiegu do wyborów po to, żeby mogli po prostu przekonać do siebie ludzi. Powiedzcie, że są na niektórych listach występują jeszcze większe patologie, to znaczy. Nawet z tym, powiedzmy, limitem 2000 zł, jestem, powiedzmy, na 23. miejscu, i często jest tak, że to są osoby, tylko i wyłącznie na liście, żeby przekazać ten limit do wyższego kandydata, do swojego mocodawcy. No tak, no Tylko bez... mi się wydaje, w ogóle, rozmawiam o tych limitach, to jeżeli później w szerokiej nieścisłości będzie rozstrzygała Państwowa Komisja Wyborcza, wybierana przez polityków, i mamy prawo skonstruowane przez polityków, dla polityków, to wydaje mi się, że jakbyśmy byśmy limitu nie wprowadzili, zawsze się jakieś obejście. Na przykład z tymi wpłatami przez prezesów spółek Skarbu Państwa na, do, do kasy Prawa i Sprawiedliwości. E, pewien mechanizm też wytworzyła Platformę Obywatelską e, i słynne osoby zamieszane w różne afery, które właśnie wyprowadzały pieniądze budżetowe czy spółek Skarbu Państwa w ten sposób, ale PiS na to sposób. Najbardziej legalny z możliwych, czyli po prostu e, przykaz nieformalny do prezesów spółek Skarbu Państwa, że muszą wpłacać na partię polityczną. E, podobne mechanizmy na przykład ma Solidarna, teraz Suwerenna Polska, gdzie e, pewne oprocentowanie wypłaty ze spółek Skarbu Państwa następuje e, w ten sposób, że po prostu trzeba oddać, e, jest procentowo to ujęte, ile trzeba oddać na, e, kam, na komitet czy na. Czy na partię polityczną, teraz suwerenna Polska. Więc wydaje mi się, że jak, jakiego byśmy nie znaleźli patentu na to, żeby byłby jakiś limit, to spotykamy się zawsze ze ścianą, że ktoś to zawsze będzie mógł obejść. Tak. To bez wątpienia. Generalnie, jakby sama konstrukcja prawa jako takiego, to jakby musi mieć na uwadze, że zawsze znajdą się osoby, które będą próbowały dowolne prawo obejść, ale to moim zdaniem nie jest powód, żeby na przykład zrezygnować z tego prawa, czy z prawa ja jako takiego, czy w tym wypadku z limitów, tylko to jest powód, żeby po prostu dbać o, o, jak, najbardziej pre, o, o jak najbardziej precyzyjne i jak najlepsze skodyfikowanie tego, no, żeby jednak zapewnić tą jednak wolność i równość, przynajmniej na ile się da to zapewnić w wyborach i przy, i przy urnie wyborczej. W pewnym sensie tą taką klarowność PiS wprowadziło, wprowadzając nakaz dla partii politycznych, żeby pokazywały, ile wydają pieniędzy i na co, oraz kto i ile wpłaca na, właśnie na, na partie polityczne. Problem jest taki oczywiście, że ten próg, od którego jest rejestrowana na stronie BIP-u Danego ugrupowania liczba wpłacanych środków jest dopiero 10 tysięcy, czyli te poniżej 10 tysięcy oczywiście w skali tam roku nie jest ujęta. I też problem. Ja na przykład mam osobisty, jak patrzę na strony komitetów wyborczych, że rejestr wpłat i rejestr wydatków na bieżącą kampanię nie jest aktualizowany na bieżąco, czyli dopiero po wyborach dowiemy się tak naprawdę, ile i skąd było tych środków. Finansowych. No tak, no, no generalnie jest bardzo dużo właśnie rzeczy związanych z transparentnością, które by należało w jakiś sposób, czy to usprawnić, czy to właśnie wprowadzić takie bardziej, na przykład, właśnie częstsze składanie raportów co do wydatkowania przez partie polityczne. Ale też, mimo wszystko, to ja jeszcze mam takie pytanie do ciebie, czy w ogóle. Na przykład y, jest sens jakoś rozliczanie się z samej kampanii wyborczej w sytuacji prowadzenia tak naprawdę kampanii permanentnej, a przynajmniej z tej y, jednak na niemalże takim samym poziomie aktywności jak kampania wyborcza, ta właściwa prekampanii. No i właśnie to jest, to jest ten problem tak samo jak z tymi limitami, bo tak naprawdę... Jak sam zauważyłeś, kampania trwa permanentnie, non stop. I mamy przypadki, że najczęściej, jak zauważyłem, na ulicy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości wcześniej wywieszają, że zapraszają na przykład na konsultacje społeczne do siebie, do biura poselskiego i tworzą jakby ten, ten, ten przekaz już przez tworzą właśnie przed ogłoszeniem oficjalnego, oficjalnej kampanii wyborczej, i dlatego na przykład ja jestem zwolennikiem braku w ogóle limitów wydatkowania, bo y, to jest pewne ograniczenie sztuczne, które też trzeba było często modyfikować, ze względu na na przykład inflację, którą mamy obecnie, ale przede wszystkim dlatego, że bardzo trudno to pojąć, co właśnie jest kampanią, a co nie jest, chociaż mamy ugrupowania jak y, Polska 2050 na przykład, która ma odrzucone sprawozdania finansowe swojej partii. I to też jest ciekawe, że, że partie dalej się nie nauczyły do końca, jak rozliczać się z wydatkowania środków. okaz z Polską 2050 to jest jeszcze ciekawe, dlatego że oni mają chyba z 7 podmiotów, czy już nawet nie licząc bo mają i partię, mają i stowarzyszenie, mają też fundacje, różne podmioty realizują różne projekty. I jestem w ogóle pod wielkim wrażeniem, że jeszcze są w stanie to realizować. No ale nic dziwnego, że później te sprowadzania im nie, nie, nie przechodzą przez PKW, jeżeli mają taką mnogość podmiotową. No, wracając już do samego finansowania prekampanii, no to oczywiście mamy poziomy wykorzystywania właśnie tego okresu przedkampanijnego, na przykład pikniki 800, które chyba najbardziej się przebiły do świadomości tego właśnie, jak się omija limity, bo już do tego, że zespóły Skarbu Państwa wpłacają na Prawo i Sprawiedliwość, wszyscy się przyzwyczaili, teraz e, mocno e, wpłaty przez poszczególne osoby zaangażow zaangażowane, czy bardziej zwolenników pojawiają się, jeżeli przejdziemy na przykład rejestr e, wpłat e, w Platformie Obywatelskiej, czy okazuje że po tym takim e, wielkim nagłośnieniu potrzeby finansowania Ludzie, ludzie zaczęli wpłacać. Donald Tusk nawet dzwonił, pokazywał to na swoich mediach społecznościowych, dzwonił do osób, które wpłaciły środki na, na, na platformę obywatelską z podziękowaniami. O też buduje pewne zaufanie, że wyborca wpłaca, też oczekuje. Już nie tylko nie mamy tej transakcji wyborczej, już dopiero przy urnie, czyli ktoś głosuje i oczekuje, tylko też tutaj widzimy zaangażowanie finansowe, to też buduje taką społeczność, można powiedzieć, taką coś w pokroju kodziarzy czy silnych razem. Tak, z jednej strony powiedziałeś, że jak wyborca wpłaca, to już oczekuje, ale z drugiej strony, jeśli już wpłaca, to będzie też bardziej skłonny na przykład zaangażować się w tą kampanię, czy to poprzez nawet wywieszenie baneru, czy to nawet jakąś tam działalność pomocniczą, czy nawet się na przykład zapisanie do partii i działanie jakoś na, na nie za wysokim szczeblu, ale nadal to już jest po prostu pewne działanie, które wynika z pewnego zaangażowania się takiego bardziej bezpośredniego w tą partię polityczną jako taką, bardziej niż tylko skreślenie kandydata przy urnie wyborczej. Dokładnie tak. Ale. Ja mam duży problem właśnie z, yy, z budżetami partyjnymi pod jednym aspektem. Nie wiem, jakbyś się orientujesz, na co po, poszczególne partie wydają pieniądze podczas takiej bieżącej działalności. Hmm. Jakbyś sobie pomyślał, to, o, to jakby na co mogą takie pieniądze przeznaczyć? No na reklamę oni to wydają. Na reklamy i coś jeszcze? nie pomyśleć o badaniach na przykład fokusowych. A, faktycznie, faktycznie. I widzisz, i to jest ten problem. Są instytucje wokół partii politycznych, które powinny zajmować się właśnie bieżącą działalnością polegającą na badaniu opinii publicznej, na tworzeniu różnych raportów itd., itd., dalej. Ale jak zaprzecimy, na co wydają naprawdę pieniądze partie polityczne, no to są głównie jakieś spotkanie, to trzeba salę wynająć, jeżeli mowa właśnie o kampanii, to tam są właśnie duże środki reklamowe idące w setki, nawet miliony złotych na, na różnego typu spoty i tak dalej. Zresztą jak widzimy na przykład po spotach obecnej Platformy Obywatelskiej, gdzie są używane techniki AI, to też nie są tanie rzeczy. Ale właśnie czegoś, co mi brakuje właśnie w bieżącej działalności partii, to, to jest naprawdę badanie, fokusowanie się na wyborcach, bo Oczywiście, prawo sprawiedliwości nie musi tego robić, bo ma całe rządowe centrum, które się zajmuje badaniami na poziomie nawet gminnym, ale tego mi brakuje właśnie w partiach opozycyjnych, że tak jak na Zachodzie partia polityczna powinna przygotowywać się do objęcia władzy po wyborach. Pół pomysł na przykład Grzegorza z Chatyny. Gabinet cieni, niestety już co nie istnieje, ale y, było to pewien taki model. No, tam oczywiście to nie, nie miało prawo działać, bo oni się spotykali raz na, raz na rok y, mniej więcej, ale tego mi właśnie brakuje. Że partia powinna mieć silnego think tanka. A jak doszło na przykład do zmian w Platformie Obywatelskiej, y, gdzie y, chodzi o wybory na przewodniczącego, gdzie nie startował już sam Grzegorz Słotyna, tylko startował jego jego kolega Tomasz Siemoniak i jego konkurent największy to był no, oczywiście Borys Budka, który de facto wygrał te wybory, ale jeszcze tam była obecna posłanka Polski 2050, była ministra Mucha, która to miała zająć się fintankiem Platformy, który się nazywa Instytut Obywatelski, który w końcu nie dostała i jakby przejdziemy, czym się zajmuje Instytut Obywatelski, to zobaczymy, że praktycznie niczym. No tak, generalnie właśnie Partiom politycznym w Polsce brakuje takiego bardziej systemowego podejścia, no czy to właśnie w przypadku tego finansowania, e, tych na przykład ta, takich badań, czy też zajmowaniem się takimi kwestiami, e, jak właśnie przygotowywanie się do objęcia władzy, no ale żeby właśnie się przygotować do objęcia władzy, to potrzeba coś więcej. No, mi, mimo wszystko. Ukłony dla Grzegorza Schetyny, że w ogóle wpadł na jakiś taki pomysł, właśnie tego e, gabinetu cieni, bo lepsze to niż nic, ale właśnie to powinno być dużo szersze na pewno i dużo dalej sięgające. Takie przygotowanie e, PP pe, pewnej, powiedzmy, takiej propozycji, która nawet nie musiałaby zostać podana do wiadomości publicznej, ale żeby po prostu te partie wiedziały, co robić, e, co chcą osiągnąć i w jaki sposób to osiągnąć. No to wracamy do tego, dlaczego kampanie wyborcze spowodzają e, się tylko i wyłącznie do emocji, a nie do, nie do programów wyborczych. No, tak się po prostu wszystkim e, opłaca. E, ale może to jest po prostu związane z tym, e, brak przeznaczenia tych środków, po prostu z e, małą ilością środków, po prostu finansowych. Limity są moim zdaniem niepotrzebne, a jak patrzymy na przykłady z Stanów Zjednoczonych, gdzie są olbrzymie pieniądze naprawdę wpompowane, w kampanię, to jest to kompletnie nieproporcjonalne, i wtedy, jeżeliśmy mieli te środki, mogliśmy już więcej też wymagać od tych polityków, żeby faktycznie się bardziej bardziej się zaangażowali pod tym względem właśnie programowym poszczególnych partii. A na ten moment to dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Adrian Banasiak. Dziękuję i do następnego. Kuba Wiglusz, zapraszamy na kolejne odcinki Politbiura. To było Politbiuro. Do usłyszenia.